Cześć, witajcie we Flight Gear. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie alternatywny launcher, czyli taki program uruchomieniowy do Flight Geara. No jak zapewne tutaj wiecie, znacie, Flight Gear ma oto taki domyślny launcher napisany w Qt, gdzie możemy sobie tutaj wybrać samoloty, lokalizacje i inne opcje uruchomieniowe do Flight Geara. Ale takich launcherów uruchomieniowych jest dużo więcej. Jednym z nich jest właśnie tutaj FFGO, który sobie teraz zobaczymy. FFGO powstał jako fork na bazie starszego programu FGO. I tutaj mamy też opis FGO. Ja właśnie sobie znalazłem ten artykuł na Wikipedii, jest nawet po polsku napisany. I tutaj ten launcher FGO został napisany przez Roberta z Polski w 2009 roku, ostatnia wersja z 2014 roku. I tu właśnie zainteresowałem się tym launcherem z tego też powodu, że został on właśnie później przeforkowany przez Florenta w 2015 roku. I ostatnia wersja została wydana w 2020 roku, czyli całkiem niedawno. Czyli ten launcher wciąż funkcjonuje i tutaj ma też dosyć ciekawe opcje, których nie ma launcher domyślny. Dlatego postanowiłem się nim zainteresować i też wam go pokazać, bo może się komuś przyda. Jeżeli chodzi o ten artykuł na Wiki, to też polecam go przeczytać, zwłaszcza jeżeli chodzi o instalację. Tutaj mamy różne feature'y, jakie on posiada. Tutaj mamy dalej parę screenów, jakie on tutaj wygląda, jakie ma opcje. Także tutaj bardzo dokładnie jest to wszystko opisane i dalej mamy installation tip i mamy tutaj już instalację pod Windowsa opisaną. Ja na Windowsa jeszcze tego nie instalowałem, instalowałem to na razie na Linuxie i też wam tutaj teraz streamuję z Linuxa. Ale tu mamy też bardzo dokładnie chyba wszystko opisane, nawet jakieś są screenshoty co do instalacji zewnętrznej biblioteki. I mamy też instalację pod Linuxa, tutaj mamy pod Linuxa, jeżeli chodzi o Debiana. Ja też jestem na dystrybucji, która bazuje na Debianie, więc tutaj możemy nawet zainstalować FFGO bezpośrednio z repozytorium, tylko tam trzeba sobie dodać źródło tego repozytorium, bo ono nie jest domyślnie dodawane. Tak, tu mamy jak to zrobić. Także jest wiele sposobów instalacji, bo można też zainstalować paczkę z Pythona. Możemy też zainstalować z GitHuba, więc do wyboru jest dużo opcji instalacyjnych. Tu mamy też stronę przeznaczoną temu launcherowi, gdzie też mamy tutaj mnóstwo właśnie informacji też jak to zainstalować, więc jest to udokumentowane bardzo dobrze, bardzo dokładnie. A jeżeli chodzi o instalację tutaj u mnie, to wyglądało to następująco, że po prostu komendą apt install doinstalowałem sobie tutaj takie potrzebne paczki. W sumie niektóre są opcjonalne, ale dobrze je mieć, żeby wszystko w tym FFGO działało. Na przykład geolib, te dwie paczki są opcjonalne, żeby nam tutaj działał kurs magnetyczny, pokazywanie kursu magnetycznego w FFGO. I paczuszka ImageTK też jest opcjonalna po to, żeby nam prawidłowo wyświetlał obrazki wybranych samolotów. Bez tego po prostu będziemy mieli placeholder wyświetlany i tyle. I druga linijka doinstalowuje nam też zależną paczkę config parser oraz samo FFGO. I to są już paczki Pythona, dlatego je instalujemy komendą pip install. Kolejną rzecz, którą warto zrobić, jeżeli instalujemy sobie Geographic Lib, to musimy odpalić to narzędzie i pobrać plik, który zawiera dane magnetyczne, dane pola magnetycznego naszej planety, dzięki czemu właśnie będzie można obliczyć dewiację magnetyczną i tak dzięki temu FFGO pokaże nam też kursy magnetyczne. Jeżeli zainstalowaliśmy sobie FFGO tutaj z pip install, to możemy po prostu uruchomić FFGO z konsoli, żeby uruchomić cały ten launcher. Alternatywnie ja też sobie pobrałem repozytorium Gita i możemy uruchomić wtedy ten skrypt FFGO launcher, który znajduje się w tym repozytorium. Zobaczmy to sobie, już właśnie mam to repozytorium pobrane. Ja właśnie pobrałem repozytorium dlatego, że zrobiłem też polską wersję, po prostu spolszczyłem to, wysłałem to na repozytorium Gita. Na razie jest to jeszcze w... czeka na tak zatwierdzenie od Florenta, więc możliwe, że zostanie to zmerdżowane i wy także będziecie mieli wersję polską. Ale tak, jeżeli uruchamiamy też to z Gita, to musimy tworzyć sobie pliki językowe, bo one tutaj nie istnieją. Jeżeli instalujecie to w inny sposób, na przykład poprzez pip install, to te pliki językowe będą, ale oczywiście też nie w pełni przetłumaczone. A tutaj z Gita musimy sobie pójść do FFGO data, damy sobie jeszcze local i przedana wersja językowa, dajmy na przykład francuską, to widzimy, że mamy tylko plik PO, a potrzebujemy plik jeszcze MO. Ja na przykład dla języka polskiego już sobie takie MO wygenerowałem,
Tak, mam bliżej MO, ale domyślnie to nie jest dołączone, więc trzeba sobie uruchomić takie PO, trzeba mieć jeszcze program po edit i uruchamiając to po editem, jak zrobimy sobie po prostu zapisz, no to stworzy nam pliczek MO. Alternatywnie też możemy dać plik i skompiluj do MO. To też nam utworzy pliczek MO, dajemy zapisz i tyle. Tak, i mając plik MO możemy teraz uruchamiać to z tego skryptu. Także ja tu sobie uruchomię. I tak oto prezentuje się FFGO. Może prezentuje się biednie w porównaniu do obecnego launchera, no ale to jest na tyle stare, że w porównaniu do poprzednich launcherów no, miało też jakiś standard, teraz już jest może gorzej. Ale tutaj FFGO myślę, że dosyć dobrze się sprawdzi dla zaawansowanych użytkowników, więc wygląd czy dostępne opcje nie mają tak wielkiego znaczenia, ponieważ ma to też bardzo mocne inne strony, o których sobie zaraz powiemy. Na dzień dobry, jeżeli sobie to uruchomimy, no ja już mam tutaj wczytane lotniska i tak dalej, ale to dlatego, że już sobie go skonfigurowałem ten program, a tutaj musimy jeszcze sobie go właśnie skonfigurować, idziemy sobie do ustawienia preferencje. I zawsze musimy tutaj na dzień dobry podać przynajmniej chyba te dwie ścieżki, można trzy. Pierwsza to jest plik wykonywalny FlightGeara. Ja tutaj sobie wskazałem po prostu ścieżkę do AppImage na Linuxie. Pod Windowsem to będzie wasz pliczek fgfs.exe w katalogu bin, tam gdzie sobie zainstalowaliście FlightGeara. Po prostu trzeba wskazać tutaj ścieżkę, można sobie ją znaleźć przyciskiem znajdź. Kolejna ścieżka to jest fgroot, czyli katalog data. U mnie on się nazywa fgdata na Linuxie. Po prostu też sobie wskazuję ten katalog, jest to obowiązkowe. Dalej możemy sobie podać ścieżki do scenerii. Ja tutaj podałem sobie ścieżkę do scenerii standardowej, czyli w katalogu data. Można też sobie tu podać kolejne ścieżki oddzielone średnikiem, chyba pod Windowsem dwukropkiem. I dodatkowa ścieżka dla samolotów, albo ścieżki też oddzielone średnikiem, czy też dwukropkiem pod Windowsem. Ja tutaj sobie też podałem, bo mam customowe, tak, czyli sobie pobrane z internetu samoloty, więc podaję sobie tutaj ścieżkę. I opcjonalnie ja sobie też podałem katalog pobierania, dlatego że ja sobie wszystkie dane trzymam na osobnym dysku, tak żeby nie zawalać sobie dysku głównego, no bo te dane to już są w setkach gigabajtów, więc trzymam to sobie osobno. Oraz tutaj w zakładce różne dobrze jest sobie ustawić też ścieżkę do programu Magnetic Field, oczywiście jeżeli instalowaliśmy sobie tą bibliotekę Geographic Leap, po to żeby mieć kursy magnetyczne. Tutaj musi FFGO wiedzieć, gdzie znajduje się ten program. Możemy też to dodać do naszego PAFa systemowego, wtedy też on to znajdzie, wtedy nie musimy tutaj podawać. No, ale to jest takie, powiedzmy, niezbędne, żeby wszystko nam działało. Zapisujemy ustawienia i dopiero teraz będziemy mieli listę lotnisk, listę samolotów i tak dalej. No i dobrze, zobaczmy sobie takie podstawowe opcje, jakie na razie oferuje ten launcher. Mamy taką surową listę wyboru samolotów. No surową, dlatego że nie mamy nawet nazw samolotów, tylko takie kody tych samolotów. Na przykład C-172P to jest Cessna, tak, tu mamy A320, czyli Airbus i tak dalej, tu mamy Boeingi, więc tutaj no, musimy się orientować bardziej po kodach, jaki jest samolot. Mamy też obrazek, jeżeli sobie tę bibliotekę do thumbnailsów zainstalowaliśmy. No i też możemy tu sobie sortować, tak, po nazwach, albo też mamy licznik użyć, możemy też po tym sortować, po liczniku użyć. To też jest ciekawe, tutaj widzimy, ile razy uruchamialiśmy dany samolot, czy 3 razy, 1 raz, tutaj i tak dalej. I licznik użyć też możemy konfigurować tutaj w statystykach. Możemy tam powiedzieć przez tam ile dni mają te statystyki być trzymane, po ilu dniach mają być czyszczone i tak dalej, więc to też się konfiguruje. No i po prawej stronie wybieramy sobie lotnisko. Mamy kody ICAO lotniska, możemy sobie sortować po kodach ICAO, sortować po nazwach. I też mamy licznik wizyt, czyli ile razy byliśmy na danym lotnisku. No i też oczywiście na dole, jak i dla samolotów, jak i taki dla lotnisk, mamy tutaj wyszukiwarkę, możemy dać sobie EPWA, żeby sobie znaleźć na przykład po kodzie ICAO Warszawę, albo możemy też wpisać nazwę Okęcie. O, źle wpisałem. No i też znajduje dane lotnisko, więc to też sobie fajnie działa. No i tutaj w środkowej części mamy troszkę opcji do wyboru tak zwanych klikalnych z GUI, czyli coś dla początkujących bardziej użytkowników, ale takie podstawowe, tak? Mamy lotnisko, tutaj wiemy z jakiego lotniska startujemy, ewentualnie tutaj możemy kliknąć i wybrać sobie lotniskowiec. Dajmy sobie na przykład Niemiec i widzimy teraz, że mamy wybrany lotniskowiec i dodatkowo też włącza nam się automatycznie scenariusz dla Niemiec, więc ten lotniskowiec pokaże nam się w symulatorze dzięki temu scenariuszowi, że mamy wybrany i on się wybiera automatycznie i bardzo dobrze, tak? Nie musimy pamiętać, że trzeba to jeszcze robić ręcznie. A jak nie chcemy lotniskowca, to dajemy bez lotniskowca i wracamy do wybranego lotniska. Mamy też pasy startowe. Tak, możemy sobie teraz wskazać, z jakiego pasa dokładnie chcemy wystartować, jeżeli chcemy.
albo zostawiamy domyślny, czyli właśnie względem wiatru zostaniemy ustawieni odpowiednio. No i pozycja parkingowa, tu mamy dużo tych pozycji. Możemy też sobie wybrać, gdzie chcemy być zaparkowani. No i tutaj jeszcze mamy takie podstawowe opcje jak pora dnia. Możemy sobie wskazać, jaka ma być pora dnia, albo obecny czas. Możemy wskazać, jadą sobie ranek, sezon, tak? Domyślny albo lato, zima. Tutaj warto wiedzieć, że jeżeli będziemy uruchamiali wersję deweloperską FlightGeara w ten sposób, z tego launchera, to musimy zachować sezon domyślny, dlatego że wtedy nie jest dołączana żadna opcja. Tutaj widzimy wszystkie opcje, jakie są dołączane. Jeżeli sobie wybierzemy na przykład lato, to widzimy, że dołącza się opcja Season Summer. No a ta opcja Season została już usunięta w wersji deweloperskiej, więc no jest zbędna, tak? I niepotrzebnie będzie nam tutaj komunikat się pojawiał, że sezon nie istnieje, więc tutaj już w wersji deweloperskiej FlightGear będzie automatycznie określał, jaki jest sezon poprzez to, jaka jest data oraz gdzie będziemy startować, tak? Z jakiego lotniska na przykład, z jakiego miejsca na kuli ziemskiej. Więc sezon będzie tutaj już domyślnie dostosowywany. No w przyszłości, tak, w przyszłych wersjach, w wersji deweloperskiej już tak jest, ale tutaj jeszcze w obecnej wersji, jakiej ja używam, 2023, ten sezon wciąż istnieje, więc możemy sobie to ustawić. Dalej mamy automatyczne pobieranie scenerii, jeżeli chcemy, możemy to sobie włączyć i zalecane jest to, żeby sobie włączyć. Automatyczne pobieranie pogody możemy sobie też włączyć, tak, czyli metar pogodowy będzie ściągany z internetu. Możemy uruchomić flagi na pełnym ekranie. Tu też warto zobaczyć, że te wszystkie opcje nam tutaj wskakują automatycznie. Wystarczy, że coś zaznaczymy czy odznaczymy, to ten full screen na przykład on tutaj mi się pojawia. Tak, albo jak wyłączę, to on znika. Możemy też uruchomić FlightGear zapauzowany, jeżeli potrzebujemy. Możemy włączyć anti-aliasing, albo możemy użyć Rembrandta. Tak, te dwie opcje się wykluczają. No ja sobie włączę ten anti-aliasing, niech będzie. No i tyle, jeżeli chodzi o opcje klikalne, tak, więc można powiedzieć bardzo ubogo. Tu jeżeli chodzi o ekran, to jeszcze mamy po lewej stronie możliwość wpisywania opcji, że tak powiem, z palca, tak? Czyli po prostu tu mamy nawet opis, ja go sobie przetłumaczyłem na polski. Możemy sobie odkomentować daną opcję i widzimy, że teraz tak geometrii mi tutaj wskoczyło, dlatego że sobie to odkomentowałem. No i tutaj właśnie siła tego launchera polega na tym, że wszystko sobie wpisujemy tutaj ręcznie te opcje, tak? Czyli jest to bardziej dla zaawansowanych użytkowników, ale to nie tylko to, że sobie wpisujemy te opcje, ale to sobie jeszcze powiemy więcej, bo ten edytor zawiera dużo więcej możliwości. Ale wróćmy tu jeszcze, co my tu mamy, tak? Tu mamy po prawej stronie po prostu output, jeżeli uruchomimy FlightGeara teraz, tak? On się uruchamia i tu widzimy sobie output konsoli, czyli po prostu wszystkie informacje z konsoli są tu wyświetlane. To się nam też zapisuje do pliku, możemy tu sobie podejrzeć ostatni log albo wcześniejsze nagrane logi, czyli tę całą konsolę, co tutaj było wypluwane na konsolę, można sobie podejrzeć. I możemy też ręcznie sobie zapisać wszystko to, co się tutaj printuje na konsoli. No i uruchomił nam się FlightGear, na razie to zamknę. OK. No i na dole mamy okienko, które nam tutaj pokazuje wszystkie opcje uruchomieniowe FlightGeara, jakie sobie ustawiliśmy, czy to właśnie tutaj wyklikując coś, czy tutaj wpisując właśnie w tym okienku do wpisywania opcji. Ale zobaczmy sobie jeszcze menu, bo tu mamy też parę ciekawych opcji, które nie są dostępne w launcherze domyślnym. Tutaj ustawienia, no tutaj warto może też wiedzieć, że sobie możemy otworzyć w osobnym okienku, na przykład niektóre. Tu na przykład sobie wyciągnąłem listę parametrów uruchomieniowych do osobnego okienka, ale możemy to znowu zakotwiczyć do okna głównego i tak samo okienko tutaj konsoli też możemy sobie wyciągnąć, tak, na zewnętrzne okno. To tam jak to woli. Zobaczmy sobie narzędzia. Tu mamy też bardzo ciekawą opcję, jeżeli chodzi o wyszukiwarkę lotnisk. Tu wyszukiwarka lotnisk jest tak zrobiona, że najpierw ustalamy sobie lotnisko odniesienia. No u mnie niech będzie to Honolulu. I teraz powiedzmy, że w okolicach tego lotniska w Honolulu chcemy poszukać wszystkie lotniska, ale wodne, co jest ciężkie do uzyskania w launcherze domyślnym. Tutaj możemy teraz tak dać parametry wyszukiwania. Możemy ustalić w ogóle odległość, jaka ma być minimalna i maksymalna od lotniska referencyjnego, czyli w moim przypadku w Honolulu. Dajmy sobie, że od zera, tak? Niech szuka najbliższych od zera do powiedzmy 100 mil morskich. Mnie interesują tylko lądowiska wodne na przykład, więc dam sobie, że szukam wodne, żeby był przynajmniej jeden pas lotniska wodnego. A tu na przykład sobie te wyłączymy, tak? No ja sobie jeszcze włączę tutaj metodę obliczeniową Carneya, bo ona jest chyba bardziej niezawodna. Dajmy szukaj. No i wyszukuję, tak? No i mamy znalezione, tak? Znalezione tam ilość lotnisk. To są właśnie pasy lądowe 0
czyli to nie są dla samolotów lądowych, ale mamy pasy wodne aż 2, więc tutaj możemy wystartować jakąś amfibią albo wodno-samolotem i tak dalej. Bardzo fajna wyszukiwarka, której właśnie brakuje mi w launcherze tym domyślnym, bo tutaj też mamy szukarkę oczywiście lokalizacji, to jest oczywiście dosyć fajne, bo jest graficzne, może też tutaj klikać, widzimy też mapkę i tak dalej, ale z drugiej strony jak chcemy poszukać właśnie lotnisk dla wodno-samolotów, no to jest problem, jak to zrobić? Oczywiście możemy posłużyć się tą sztuczką, że dajemy sobie w kwadratowych nawiasach, wpisujemy sobie S i widzimy, że wyszukał mi wszystkie tutaj lotniska wodne, jest ich bardzo dużo, mamy potężną listę i właśnie za bardzo nie wiemy, gdzie te lotniska się znajdują, tak? Mamy tylko ich kody i nazwę, dopiero jak klikniemy, to gdzieś tam widzimy jakąś mapkę, gdzie możemy troszkę zgadywać, co to jest. No ale ciężko w ten sposób się zorientować. Tak samo tutaj możemy znaleźć wszystkie helipady, dajemy teraz H i mamy wszystkie helipady, ale tak samo, za bardzo nie wiemy, gdzie one są, tak? Nie wiemy, jaka to jest lokalizacja, w jakim kraju i tak dalej. No tutaj właśnie w tym FFGO, poprzez to, że mamy lotnisko referencyjne, możemy sobie najpierw znaleźć lotnisko referencyjne, a dopiero później szukamy konkretnego, jakie chcemy tutaj sobie ustawić. Teraz dajemy sobie, wybierz wskazane lotnisko, tak, i ono nam się wybiera, tak, już jesteśmy na tym lotnisku jakby wybrani. Wróćmy jeszcze do wyszukiwarki, mamy tu jeszcze taką opcję jak ograniczenie sobie długości pasa na przykład. Dajmy na to, że chcielibyśmy poćwiczyć starty i lądowania z krótkiego pasa, więc możemy tu sobie ograniczyć, nie wiem, czy takie znajdę krótkie, jakieś, nie wiem, czy 500 metrów będzie, więc może dajmy sobie tutaj bez ograniczeń, czy to wodne, czy lądowe. Poszukajmy sobie takich. Ok, nie znalazł i przykaz jakiś błąd wyrzucił. Dajmy sobie dłuższe 1000 metrów. Tak, i tu już znalazł do 1000 metrów, więc możemy sobie w ten sposób patrzeć też pod kątem długości pasa. Także też fajna sprawa, której nie ma domyślny launcher, nie ma takich opcji wyszukiwania. No i też jeżeli mamy właśnie nasze tutaj wyniki, to widzimy jaka jest odległość od naszego lotniska referencyjnego, jaki jest kurs do tego lotniska, czy od tego lotniska, to zależy jaką mamy opcję wybraną. Może to być kurs magnetyczny albo rzeczywisty, to też możemy sobie zmienić. I odległość może być w milach albo w kilometrach tutaj podawana, więc też możemy to sobie ustawić. Bardzo fajne narzędzie tutaj jest do wyszukiwania właśnie takich lotnisk. Zwłaszcza jeżeli chodzi o helipady dla helikopterów i lotnisk dla wodno-samolotów. Także tutaj no, rewelacja, jeżeli chodzi o tę wyszukiwarkę. Narzędzia GPS. Tutaj możemy sobie po prostu wskazać dwa jakieś lotniska i zobaczyć odległość między nimi. Jest to 130 mil morskich. Możemy to sobie zmienić też na kilometry, jeżeli potrzebujemy. I widzimy też kurs między tymi lotniskami, możemy też zmienić na magnetyczny albo rzeczywisty. I też mamy prędkość i czas, jak ile nam zajmie przelot. Tak? Jeżeli ustawimy sobie prędkość, na przykład 200 węzłów, to widzimy, że lot będzie trwał 39 minut. Jeżeli damy sobie dalsze lotniska, to już widzimy, że to będzie trwało 5 godzin i 46 minut. Możemy też zmienić prędkość na kilometry, to nam się fajnie też przelicza. Też metoda obliczeniowa tego Carneya albo Vincentego. To są metody szukania odległości na naszym globie, więc tutaj mamy dwie takie metody. Chociaż ta właśnie Vincentego jest chyba bardziej zawodna, ona tam w jakichś przypadkach po prostu nie działa. O czym nam informuje tutaj ten FFGO. Kolejne narzędzie METAR, tak? Możemy sobie dla wybranego lotniska, ale może sobie dajmy jakieś lotnisko. Dajmy sobie te nasze Honolulu. Tak, bierzmy sobie to lotnisko, włączmy sobie teraz na przykład METAR. Musimy kliknąć to okienko i pobiera nam się METAR dla wybranego lotniska. Tak, mamy kod ICAO tego lotniska i się zgadza. Możemy też dać rozkodowany i pobiera nam się METAR w postaci takiej bardziej czytelnej dla człowieka. Także też fajna opcja, której nie ma właśnie w oficjalnym launcherze, bo możemy sobie sprawdzić METAR, czyli pogodę, zanim w ogóle uruchomimy symulator. Tak? Takiej możliwości nie daje nam launcher teraz domyślny, jaki używa FlightGear. Oczywiście METAR można sprawdzić, ale już w samym symulatorze, czyli już musimy być na danym lotnisku, danym samolotem i dopiero wtedy METAR możemy sobie przeczytać. A tutaj już możemy to zrobić zanim wybierzemy lotnisko, możemy po prostu dla danego lotniska wskazać sobie METAR i podejrzeć jaka tam jest pogoda. Konwenter ciśnienia, ta kolejna opcja, tu możemy po prostu sobie napisać ciśnienie w salach subkartęci albo w hektopaskalach i to nam się automatycznie przelicza. Mamy też przycisk standardowe, co ustawia nam ciśnienie po prostu standardowe. Także też taki konwerter tutaj mamy.
Kolejna opcja to jest skopiuj polecenie FG równoważne powłoce. Chodzi o to, że te wszystkie opcje, jakie sobie wybraliśmy, uruchomieniowe, o te tutaj, zostaną skopiowane do schowka razem z programem wykonywalnym. Ja to sobie teraz użyję, skopiowałem. Uruchomię sobie teraz konsolę, po prostu terminal systemowy i wkleję tutaj całe to polecenie. Tak? I widzimy, że mamy właśnie nasz plik uruchomieniowy, czyli mój app image i dalej wszystkie te opcje, jakie tutaj sobie ustawiliśmy w tym FG Go. Jak damy sobie teraz Enter, to oczywiście odpali nam się FlyGear z tymi wszystkimi opcjami, więc no, taki alternatywny sposób uruchamiania też tutaj mamy. Ewentualnie te opcje możemy sobie wykorzystać później gdzieś indziej, zapisać je sobie gdzieś na boku i tak dalej, więc po to to jest, możemy sobie tutaj to skopiować. Jeżeli chodzi o pomoc, mamy pomoc dla całego programu, tutaj w takim osobnym okienku możemy tu sobie poczytać różne tutaj takie rzeczy właśnie związane z tym programem, ale też mamy tutaj w pomoc pokaż dostępne opcje dla FlyGeara. To są właśnie wszystkie opcje, jakie możemy użyć w wierszu poleceń, czyli tu w tym okienku. Tu w tym okienku możemy teraz sobie dopisywać różne opcje. Tu jest taki troszkę minus tego, że no nie da się tutaj wyszukiwać jakichś tych parametrów, wszystko musimy tylko tak przeglądać, a tego jest bardzo dużo. Więc troszkę ciężko tutaj tym nawigować, ale dobre jest to, że możemy mieć to otwarte i możemy tutaj pisać, tak? Dajmy sobie na przykład opcję language.pl, tak? Możemy sobie wskazać, że ma się to uruchamiać w języku polskim, gdyby się nie uruchamiało w języku polskim. Tak, i tutaj mamy gdzieś tą opcję. No tak, tutaj mamy tą opcję opisaną. No i ten help z tymi tutaj opcjami jest dosyć o tyle pomocny, że ten launcher FFGO jest bardziej właśnie dla zaawansowanych użytkowników, gdzie właśnie głównie będziemy używali tutaj tego okienka do wpisywania opcji. I właśnie teraz sobie to zobaczmy. Ja tu może jeszcze poprzesuwam sobie te okienka, żeby mieć więcej tutaj miejsca. No i tak, tutaj normalnie wpisujemy sobie opcję, tak jak to znamy z domyślnego launchera. Jak tu sobie pójdziemy w ustawienia w domyślnym launcherze. Tak, to tu też mamy te całe okienko do wpisywania opcji wiersza poleceń, co jest bardzo pomocne, bo launcher nie oferuje wszystkich opcji, jakie są dostępne z wiersza poleceń. Więc można powiedzieć nic nowego, tak? Tutaj też możemy sobie coś wpisywać. Więc na razie sobie wpiszmy, ja tu sobie użyję pewnych takich standardowych opcji, których sobie używam, na przykład o coś takiego. Tylko mi się tutaj wkleiło dwa razy language.pl, to jest do usunięcia. I co ciekawe, jak widzimy tutaj, jak cokolwiek wpisujemy, to na żywo nam się aktualizuje tutaj na dole, tak? Więc jeżeli ja teraz usunę language.pl, to language.pl automatycznie tu nam znika. Ok, zdublowałem to dwa razy teraz. Dobra. A teraz, że tak powiem, najpotężniejsza rzecz tego FFGO dla zaawansowanych użytkowników polega na tym, że te wszystkie opcje, które tutaj podajemy, możemy sobie warunkować, tak? Czyli dołączać pod pewnymi warunkami. No bo normalnie, jeżeli jakiejś opcji nie chcemy, i tak to robimy w oficjalnym też launcherze, to po prostu trzeba tą opcję na przykład zakomentować, tak? Bo na przykład tymczasowo jej nie chcemy tylko. A później na przykład jutro możemy się ją chcieć, więc musimy ją znowuż odkomentować, tak? I tak to się dzieje właśnie w domyślnym launcherze, bo tam nie można warunków robić, a tutaj możemy właśnie robić warunki, to znaczy dołącz daną opcję pod pewnym warunkiem. I na przykład takim warunkiem może być, że wybraliśmy jakiś samolot. Dajmy na przykład uruchomienie wahadłowca kosmicznego. Ja na przykład tutaj sobie wkleję opcje, które potrzebuję dla wahadłowca kosmicznego. Potrzebuję scenerię Florydy. Potrzebuję wyłączyć TerraSync. Potrzebuję też mieć na początek zapauzowany symulator, a to już tam opcjonalnie jest, powiedzmy. No i potrzebuję przede wszystkim też uruchomić się na lokalizacji tam na przylądku Canaveral, tak, skąd wahadłowce startowały. I mieć też odpowiedni heading, 0 na przykład. No i teraz jest wszystko fajnie, jeżeli sobie wybiorę mój Space Shuttle Launch, tak? To teraz te opcje są właśnie tutaj dodane i mogę sobie uruchomić FlyGeara i uruchamia mi się właśnie tutaj mój wahadłowiec, gdzie będą te wszystkie opcje użyte. Dobrze, ale zamknijmy to na razie i teraz zobaczmy, co się stanie, jak ja teraz sobie wybiorę na przykład Cessnę, tak? Wybrałem sobie Cessnę, ale te wszystkie opcje dalej są, tak? One tu dalej sobie siedzą i widzimy tutaj w wynikowych parametrach, że no one się uruchomią. Więc teraz musielibyśmy wszystko sobie komentować, tak? To jest bardzo niewygodne. To jest tam z 5 opcji chyba i musimy to wszystko sobie zakomentować. No i teraz mogę latać Cessną, tak? Z danego lotniska, na przykład w Honolulu. No i tak się to robi, że tak powiem, w obecnym launcherze, tak? Używając obecnego launchera. A tutaj w tym launcherze możemy sobie napisać warunek, że
Te wszystkie opcje chcemy pod warunkiem, że wybraliśmy samolot wahadłowiec kosmiczny. Więc robimy sobie kwadratowe nawiasy. Mamy tutaj zmienną AirCraft. I mówimy, że ten aircraft równa się i musimy przepisać teraz kod tego samolotu, w tym wypadku Space Shuttle Launch. Tak więc tutaj wpisujemy Space Shuttle Launch. I teraz te opcje są dołączone. Dlaczego? Dlatego, że mam wybrany Space Shuttle. Wybiorę teraz Cessna Amphibie i te opcje tutaj mi zniknęły. I to jest naprawdę mega narzędzie. Teraz możemy bardzo łatwo, nie musimy już tutaj nic komentować, nic dotykać, nic ruszać. Wystarczy, że wybierzemy Space Shuttle i mamy konfigurację dla Space Shuttle zrobioną. Wystarczy już dać tylko urkom flagi. Jak dla mnie rewelacja, tak? Daję Cessna i już te opcje nie są dołączane, bo warunek nie jest spełniony. Aircraft nie równa się Space Shuttle, tylko C172P, więc te opcje są wykluczone. Dobrze, zróbmy sobie kolejny warunek. Ja sobie zrobię warunek teraz dla Cessny. Na przykład tu jeszcze sobie dopiszemy, że jeżeli aircraft równa się C172P, to dołącz mi jeszcze taką opcję. Tu jest akurat wyłączenie odwrotnego działania rolki myszy. Ja właśnie akurat w Cessnie lubię takie ustawienie, a niestety Cessna forsuje mi konfigurację flight geara, co nie powinno mieć miejsca, bo samolot nie powinien forsować konfiguracji samego flight geara, ale tam niestety to zachodzi, więc często sobie korzystam z takiej opcji, że jeżeli latam Cessną, to wyłączam sobie odwrotność myszy. I teraz mam wybraną Cessnę 172P, więc widzimy, że ta opcja tutaj na dole jest dołączona. Może to sobie jeszcze powiększę, bo się robisz tego dużo. Tak, a jeżeli wybiorę sobie Airbusa, to już te opcje, obie te opcje są wyłączone, dlatego że niespełniony jest żaden z tych warunków, tak, jeżeli chodzi o samolot. Polecam jeszcze sobie tutaj zobaczyć dokumentację, oficjalną dokumentację do tworzenia tych warunków w FFGO. Tu mamy też właśnie wszystkie tutaj opisane różne zmienne, bo mamy właśnie też airport, czyli na przykład warunek, że jesteśmy na jakimś lotnisku. I tu mamy właśnie wymienione wszystkie te zmienne, które zawiera już w sobie FFGO. Jest to właśnie aircraft, którego ja używałem. Jest też aircraft DIR, czyli katalog do danego samolotu. Dlatego, że jeżeli mamy dwa samoloty o takim samym kodzie, a możemy tak mieć, bo zainstalowaliśmy go z GitHuba, zainstalowaliśmy go z oficjalnego na przykład repozytorium Flight Geara, więc kod się zgadza, jest ten sam, ale są to różne samoloty zainstalowane z różnych lokalizacji, z różnych katalogów. Dlatego możemy się posłużyć aircraft DIR, żeby odróżnić konkretnie daną instalację samolotu. No i mamy też airport, czyli kotika lotniska, pozycję parkingową, runway, czyli pas, z którego będziemy startować, lotniskowiec, z którego będziemy startować oraz scenariusz sztucznej inteligencji. Więc takie tutaj warunki możemy sobie zrobić. No i tutaj na przykład mamy warunek, że jeżeli airport równa się Echo Hilo Alpha Mike, to ma być ustawione takie radio, tak, czyli komy dla radia pierwszego i kom drugi na takie częstotliwości, a dla innego lotniska na takie częstotliwości, więc no rewelacja, możemy sobie takie właśnie warunki porobić i jeszcze używać tutaj sobie dodatkowo predefiniowanych zmiennych, które są bardzo pomocne. Ale też możemy sobie utworzyć własne zmienne, co też jest bardzo pomocne, gdy chcemy sobie zrobić bardziej skomplikowane warunki. Dajmy sobie na przykład coś takiego jak włączenie multiplier, bo tutaj no nie mamy z tutaj GUI możliwości włączenia sobie multiplier, i musielibyśmy za każdym razem tutaj komentować albo odkomentowywać parametry związane z multiplier. Tu jak sobie wkleję te parametry, to jest właśnie komenda multiplay. Tak, połącz się z takim serwerem na porcie 5000. Pakiety wychodzące 10 razy na sekundę, to wystarczy. I mój call sign ESP-ROM, tak, do multiplier. No i w tej chwili zawsze będę używał multiplier. A żeby nie używać, to musiałbym to zakomentowywać. No a teraz zróbmy sobie tak, żeby to było pod warunkiem, tak? Czyli tak samo musimy użyć tutaj pewnej zmiennej, której sobie sami musimy wymyśleć. Ja mam sobie nazwę multiplier. Dajmy, że równa się na przykład 1, tak? Musimy coś sobie wymyśleć. Ewentualnie mogłoby być, że true, ale to jest niewygodne. Zaraz sobie zobaczymy, tak? Ja użyję na przykład na razie true. I teraz, żeby stworzyć taką zmienną, to robimy sobie wpis na samej górze najlepiej. To musi być właśnie przed wszystkimi tutaj opcjami. Robimy sobie klamry i w tej klamrze, ja na przykład dam sobie jeszcze tutaj wcięcie, napiszmy sobie naszą zmienną multiplier i dajmy równa się true. O, i w tej chwili ten warunek jest spełniony, bo multiplier, moja zmienna równa się true, więc te dwie opcje się dodały.
A jeżeli chcemy multiplayer wyłączyć, to robimy false i tych opcji już nie ma. Ale to jest dla mnie niewygodne, dlatego że trzeba pisać no dosyć długie wyrazy, no co prawda tam 5 liter, ale jednak. A dużo szybciej zrobić to 0,1, tak? Na przykład dajmy sobie 1, tylko musi być w cudzysłowach, bo to tutaj nie możemy używać liczb, możemy używać tylko stringów, ewentualnie tablic i true, false. Ale mi jest dużo wygodniej robić właśnie to na stringach 0,1. Tak, teraz jest 1, więc multiplier jest dodany, a teraz wystarczy zmienić na 0 i gotowy, tak? Czyli mamy 1, 0, 1, 0 i mamy włączony, wyłączony multiplier. Zróbmy sobie jeszcze kolejny warunek, na przykład, że startujemy w powietrzu, in air, tak? To też jest moja zmienna. Mamy heading, kierunek, jakim będziemy ustawieni, mamy przesunięcie od obecnej lokalizacji, czyli w moim przypadku od Honolulu. I mamy wysokość, na jakim będziemy, 5000, i nasza prędkość początkowa 120 węzłów. No i oczywiście nie mamy jeszcze tej zmiennej, więc widzimy, że output się zepsuł, nic nam nie pokazuje. Więc dajmy tu sobie też jeszcze naszą zmienną, tu sobie tam wcięcia, żeby było łatwo do edycji. Dajmy 1, tak? I teraz jesteśmy z tymi opcjami tak włączeni, więc jesteśmy w powietrzu, tak? Robimy się od razu w powietrzu. Względem lotniska, jakie tutaj sobie wybieraliśmy, mamy lotnisko właśnie w Honolulu. No i teraz możemy sobie łatwo takimi zmiennymi sterować, tak, włącz, wyłącz, ustawiając odpowiednio 0, 1 na przykład, tak. Oczywiście możemy tu sobie dać cokolwiek, na przykład możemy operować yes, no, tak, jeżeli tutaj sobie damy na przykład teraz y, tak, to będziemy sobie sterowali w ten sposób, tak, więc tutaj, no, to już nasza twórczość jest dowolna, tak, to my jesteśmy tutaj jakby takimi programistami tego wszystkiego. No ale tutaj załóżmy, że chcemy jeszcze, że jeżeli chcemy być w powietrzu, to chcemy być nad Warszawą, tak? Względem lotniska w Warszawie, więc dodajmy sobie jeszcze parametr airport, EPWA na przykład, tak? Z kodem ICAO. No i teraz zobaczmy, co mamy tutaj w parametrach uruchomieniowych. Zobaczmy, że mamy jeszcze airport Honolulu i mamy też airport, no tutaj jeszcze sobie włączmy in air, tak, i włącza nam się airport EPWA. Mamy dwa razy użyty airport z różnymi wartościami. Co się wtedy stanie? No wtedy zostanie użyty pierwszy airport, a ten drugi zostanie zignorowany. No i jest problem, tak, bo my chcemy sobie, ok, jak mam in air wyłączone, no to chcę używać Honolulu, tak, na przykład. A jeżeli sobie włączę in air, to mam używać Warszawy, a nie Honolulu, a ja będę nad Honolulu i to będzie problem, ale jest też na to rozwiązanie. Tutaj trzeba użyć specjalnej zmiennej, która się nazywa merged option. Ja ją sobie teraz dodam. Tak, merged option i to jest tablica, więc robimy równa się kwadratowe nawiasy. I tutaj w cudzysłowach jako string podajemy opcje, które chcemy merge'ować. W moim przypadku jest to airport, ja to sobie skopiuję. Dajemy airport równa się. Te opcje chcemy merge'ować. I w tej chwili zobaczmy, że jest jedna opcja airport i jest to EPWA, czyli ta ostatnio użyta opcja, a nie pierwsza. I teraz tak, jeżeli wyłączę in air, dam na no, to widzimy, że airport zmienia się na Honolulu. A jeżeli in air włączę na yes, airport zmienia się na EPWA. Także rewelacja, tak? Możemy w ten sposób sobie rozwiązać konflikt, jeżeli mamy parametry, które tutaj sobie wyklikujemy, a tymi, które sobie włączamy tutaj pod warunkami pewnymi. Podobna sytuacja, tak, może być na przykład z porą dnia, tak? Dajmy na to, że jak latam Cessną, to chcę sobie ustawić time of day równa się, dajmy, dusk, tak? Czyli chcę mieć zmierzch, gdy latam Cessną. W tej chwili nie mam wybranej Cessny, więc jeżeli poszukajmy sobie opcji, może jeszcze sobie wyłączę ten in air, żeby było ich mniej. Tu mamy time of day morning. I mamy, a jeszcze sobie wybierzmy Cessnę. Tak, i teraz mamy tutaj time of day dusk i mamy time of day morning, czyli znowu mamy duplikat. Więc zróbmy sobie tak samo, zmerżujmy sobie tą opcję time of day. Czyli skopiujmy sobie time of day i tu do tej naszej tablicy możemy oczywiście dokładać kolejny element po przecinku. Dodajemy time of day równa się i w tej chwili time of day też jest merge'owany, no i w tej chwili mam tylko jedną opcję time of day i jest to moja opcja dusk, bo wybrałem sobie Cessnę, a zmierzch ma się ustawiać tylko dla Cessny. Tak, tutaj jest ten warunek. Jak ustawię sobie Airbusa,
to mamy Time of Day Morning, czyli opcję tutaj z GUI wybraną. Tak, także świetna opcja, jeżeli chodzi o ten Merged Option. No i oczywiście te warunki mogą być dużo bardziej skomplikowane. Tu odsyłam do dokumentacji, gdzie możemy tworzyć właśnie warunki logiczne, na przykład AND, czyli obie te zmienne muszą mieć te wartości, które są tu podane, czyli zarówno nasza zmienna customowa, custom start post musi być heli H7 i airport musi być echo delta delta kilo, to dopiero wtedy będziemy ustawieni na przykład na pozycji parkingowej na lotnisku, tym echo delta delta kilo. A tu na przykład ustawimy się na jakimś helipadzie, tak, bo mamy ustawione heli też na tym samym lotnisku. Więc w zależności od tego teraz, jak będziemy sterowali tą opcją, czy tu sobie wpisamy parking, czy heli H7, to tak nam się ustawi samolot na danej lokalizacji. Świetna sprawa. Oczywiście tu mamy więcej warunków, mamy AND, mamy OR, czyli LOOP, czyli jedna lub druga opcja jest spełniona, to wtedy warunek zadziała. O, tu mamy różne właśnie kombinacje. Mamy też negację, NOT, że nie jest coś czymś, więc tu są już bardzo złożone, tak, bardziej złożone warunki. Można to sobie wszystko oprogramować tak, jak sobie życzymy. Tutaj mamy te właśnie wszystkie warunki, jakie możemy stosować, czyli równe, różne, zawiera się w tablicy, nie jest czymś, AND, czyli to i to, oraz lub to jest wtedy spełnione. No i tak, tutaj są przykłady, jak to działa. Tutaj właśnie szukam jeszcze jednego przykładu, właśnie tego, to jest też fajnie użyta zmienna aircraft in. Zmienna aircraft zawiera się już, jest domyślnie wbudowana w FFGO, więc wystarczy sprawdzić teraz, czy aircraft jest którąś z tych opcji, którą sobie tutaj wymieniamy. Tak, czyli jeżeli aircraft to jest 777-200ER albo Airbus A320neo albo Airbus 330, to wtedy ta opcja gate class będzie miała wartość true, a jeżeli nie, no to będzie false. A tu mamy general aviation class, czyli jeżeli aircraft jest Cessną, albo jakąś tam Seneką, albo Cabem, to wtedy nam się włączy ta flaga General Aviation Class na wartość true. No i teraz możemy bardzo łatwo sterować poprzez właśnie sprawdzenie, czy gate jest true, albo czy General Aviation jest true. Tak, to się na przykład dla gate'ów ustawimy, czyli dla samolotów liniowych ustawimy się przy gate'cie jakimś, a dla samolotów General Aviation możemy się ustawić na jakimś miejscu parkingowym, po prostu dla lotnictwa ogólnego. Także też świetny przykład, jak można tutaj użyć tych warunków i ustawić się odpowiednio na miejscu parkingowym. Także polecam tutaj też poczytać tą dokumentację, jest tutaj tego bardzo dużo, tu już mamy jakieś bardzo, bardzo rozbudowane rzeczy. Tak, i tutaj też ta opcja Merged Option jest opisana. Także myślę, że bardzo ciekawa opcja, zwłaszcza dla zaawansowanych użytkowników FlightGeara, których tutaj, że tak powiem, nie interesują wodotryski i graficzne rozwiązania, tylko bardziej to, jakie to daje funkcjonalności konfiguracyjne, bo tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o ustalanie tych warunków przy opcjach w tym okienku, to jest naprawdę rewelacja, bo no tego mi bardzo brakowało, tak? Musiałem tutaj często kombinować, też używałem pliku FGFSRC, co też, o czym nagrałem jeden odcinek, jak tego używać, gdzie tam trzeba było te opcje sobie też, no tymi plikami też trzeba było żonglować, co też było troszkę niewygodne. A tutaj możemy raz napisać sobie pewne warunki. Jeżeli damy zapisz i zakończ, to wszystko nam się zapisze do pliku konfiguracyjnego, więc będziemy mieć to zapisane i za każdym razem będziemy mieli już pewną konfigurację zrobioną taką, jaką chcemy. Także no, naprawdę świetne narzędzie. Także to będzie tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że tutaj bardziej zaawansowani użytkownicy zainteresują się też tym launcherem, bo myślę, że jest właśnie czym się zainteresować. Także to tyle. Dzięki i do następnego odcinka.